Przywitaj się, Dorotko. Zgadnijcie, o czym Elmo dzisiaj rozmyśla. Ja ta ta ta! O czekoladowych ciasteczkach. Drzwi! O! O, pyszna szafka, Elmo. Po trochu. A co tam? O, potworku! Jesteś niemądry! Tak. Elmo myśli o jedzeniu! Tak, o jedzeniu! No wiecie, pychota! Myśli o jedzeniu. Dlaczego? Bo właśnie nadeszła pora jej karmienia. Dobrze? Gotowa? A, bardzo proszę. Nie za dużo. Dobrze. Co? Tak, o, Dorotka ma jedno pytanie. Jak jedzą ludzie? Dobre pytanie, Dorotko. Zobaczmy, w jaki sposób je pan Gapa. Panie Gapo! Elmo ma dzisiaj kłopoty z roletą. Nie śmiej się. O, proszę cię. Dziękuję. Patrzcie, pan Gapa będzie jadł makaron. Niech pan nie zapomni serwetki. Niech pan nie zapomni serwetki. Niech pan nie zapomni łyżki i widelca. Tak, smacznego, panie Gapo. Za dużo! Nie uda się panu tego wszystkiego zjeść! Za dużo! Tak, za dużo! To się nie uda! Niech pan to odłoży! Za dużo! Niech pan spróbuje jeszcze raz! Tym razem na pewno się uda! Niech pan pamięta o łóżce i widelcu! Na pewno się panu uda! Tylko troszeczkę! Chyba się zaplątało. Panie Gapo, niech pan uważa. Ostrożnie. Udało się panu. Udało. Dobrze, a teraz niech pan zje makaron. Jeszcze raz. Uda się panu. Udało się. Jesteśmy z pana bardzo dumni. Panie Gapo. Co chcesz, Dorotko? Dorotka chce spytać jeszcze kogoś. Jak ludzie jedzą? Dorotko, pokażę ci, jak ja jem pizzę. Dorotko, pokażę ci, jak się je spaghetti. Kręcisz widelcem, a potem podnosisz to i jesz. A ja ci zaraz pokażę, jak się je pałeczkami. Trzymasz je jak ołówek. Podnosisz jedzenie i zjadasz. Widzisz? Dziękuję, Dorotko. A teraz Elmo zapyta Dzidzie. Tak. O, cześć, Dzidziu. Pokażesz mi, jak jesz? Pokaż. Dziękuję bardzo. Niam, niam, niam. A teraz Elmo ma pytanie do was. Tak, do was. Zobaczmy teraz, ile hot dogów przemaszeruje przed Elmo. Policzmy. Hot dogi! No, jesteś. Jeden hot dog. O! Wciąż jeden. Jeden bardzo długi hot dog. A teraz liczymy fasolki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
A, 10 fasolek ścigających jednego hot doga. Świetnie liczycie. Elmo wie znacznie więcej o jedzeniu. Elmo wie, kto je, a kto nie je. Zobaczmy. Tak, szuflady nie jedzą. Może czasem. Powiedz przepraszam. Grzebienie nie jedzą, ale mają zęby. Pociągi nie jedzą, ale za to gwiżdżą. Słyszycie? To lokomotywa. Dorośli jedzą. Chyba, że kelnerem jest Grower. Hej, kelner, poproszę moje jedzenie. Już panu podaję. Elmo chce się dowiedzieć czegoś więcej o jedzeniu. Ale gdzie można znaleźć jakieś wiadomości? No tak! Elmo może obejrzeć kanał kulinarny! Kanał kulinarny. Tylko o jedzeniu przez całą dobę. Zapomnij o diecie. A teraz zapraszam was na nasze danie główne. O dziewczynce, która uwielbiała jeść i próbowała ciągle nowych dań. Dawno, dawno temu była sobie dziewczynka, która uwielbiała próbować jeść nowe dania. Uwielbiam jeść. Podróżowała po całym świecie, żeby kosztować nowych, niezwykłych potraw. Cześć, co jest na obiad? Pojechała do Włoch, gdzie spróbowała spaghetti z kalmarami. Będziesz to jeszcze jadł, Marcello? Pojechała do Indii, gdzie spróbowała ostrego jarzynowego curry. Ależ to ostre. Pojechała do Japonii, gdzie próbowała jeść kluski pałeczkami. Uwielbiam kluski. Dziewczynka myślała, że spróbowała już wszystkich potraw na świecie, ale wtedy dowiedziała się, że rodzina Jabłowskich z Brooklynu w Nowym Jorku, mieszkania 4C, jadła coś naprawdę niezwykłego, mielone orzeszki na chlebie. Ho? Znane również jako kanapki z masłem orzechowym. O, nigdy wcześniej tego nie jadłam. Państwo Jabłowscy poczęstowali ją kanapką z masłem orzechowym. Hej, jest niezwykła i smaczna. Bardzo mi smakuje. Potem dali jej szklankę mleka do popicia. Mleko? Dziwne. Jakie orzeźwiające. I tak dziewczynka, która uwielbiała próbować jeść nowe dania, kontynuowała swoją kulinarną podróż dookoła świata. Koniec! Za chwilę w kanale kulinarnym ostatnie tacos w Paryżu. Smacznego! I co dalej? Elmo chce dowiedzieć się jeszcze czegoś nowego o jedzeniu. O! Kto to może być? Jestem jedzeniem. Możesz porozmawiać ze mną. O, Elmo wie, czym jesteś. Jesteś jabłkiem. Tak, mały. Masz rację. Jestem jabłkiem. Aha. Oj, wiesz co? Elmo uwielbia jabłka. Och, mały, masz świetny gust. Opowiem ci coś o sobie. Po pierwsze, pochodzę z rodziny owoców. I jestem czerwony, widzisz? O, Elmo też jest czerwony, wiesz? Tak, wiem. Ale ja tutaj na górze mam taki mały ogonek. O, tutaj, tak? Tak. Jest śliczny. A w środku mam małe gniazdko, a w nim są takie pestki. O, ale fajnie. A czy mówiłem już, że jestem czerwony? Tak, tak samo jak Elmo. Patrz. No tak. My, co z nami? My też jesteśmy jedzeniem. Jestem kanapką z masłem orzechowym i dżemem. Mniam. Dziękuję. Jestem kukurydza. Ja brokuły. Jesteśmy warzywami. Ha, ale pycha. A ja jestem pizza. O, Elmo uwielbia pizzę. Te jedzonka nie tylko są smaczne, ale są też bardzo pożywne. Dzięki nim będziesz zdrowy i silny. Jedzenie. Szkoda, że poszli. O, jabłuszko, gdzie Elmo znajdzie jedzenie poza swoją szafą? Wiesz, pizzę na przykład dostaniesz w pizzerii. O, patrz. Dorotka wyobraża sobie Elmo robiącego pizzę w prawdziwej pizzerii.
moment. O! Elmo myśli, że to powinno zaraz spaść. Ale zanim spadnie, powiem ci, gdzie możesz znaleźć mnie, jabłko. Znajdziesz mnie na drzewie. O, jest. Elmo zerwał jabłko. Pizza! Kiedy już nas wszystkie zerwą, wysyłają nas do sklepów spożywczych. Tam możesz kupić jabłka i inne jedzenie. O, spójrzcie! Jest chleb, dżem winogronowy, masło orzechowe. O, są też jabłka. Elmo kupi jabłko. O, dobrze, że Elmo nie chciał wziąć arbuza. Tak, no i stąd się bierze jedzenie. O, dziękuję, jabłuszko. Ty chyba bardzo lubisz być jabłuszkiem, prawda? Och, tak. Wspaniale jest być jabłkiem. Muszę uciekać. Umówiłem się, że odwiedzę dzisiaj moją babcię. A ta jabłko? Tak. Jabłko to pyszne jedzenie. Każde jedzenie jest świetne. Elmo nakręcił nawet dla was film o tym, co najbardziej lubi jeść. Elmo zaraz wróci. Zaczekajcie chwilę. O, tutaj jest. Oto moja kamera. Zapraszam na film. Śniadanie, Elma. Film Elma. O, wracaj tu zaraz. Nie uciekaj. No, dobry telewizor. Oto śniadanie Elma, zanim zostało zjedzone. A, muszę odłożyć kamerę. O! Ale dobre! Pychota! A to śniadanie Elma po tym, jak je Elmo zjadł. Tak. Elmo, przepraszam. Cześć, mamo! Chyba zwariował. Elmo bardzo lubi wszystkie rodzaje jedzenia. Zupełnie tak jak Dorotka. Dlatego Dorotka chce, żebyśmy zaśpiewali jedzeniową piosenkę. O, możecie śpiewać z nami. Zaczynamy. Jeść, jeść, jeść. Jeść, jeść, jeść. Jeść jedzonko, jeść. Wszyscy razem. Jeść, 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 jeść jedzonko, jeść. Jeść, jeść, jeść. Jeść, jeść, jeść. Jeść jedzonko, jeść. Jeść, 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 jeść jedzonko, jeść. Pożegnaj się, Dorotko. Pa! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini-Mini Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Aleksandra Dobrowolska. Dźwięki montaż Jerzy Wierczyński. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Udział wzięli Elmo Tomasz Bednarek. Narratorka Ilona Kuśmierska. Jabłko Joanna Węgrzynowska. Komentator Cezary Nowak. Ciasteczkowy potwór Zbigniew Konopka. Grower Janusz Zadura i inni.